Czołem ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Livid, a to jest kolejny z Overwatchowych openingów. I w końcu udało mi się uzbierać 10 olimpijskich skrzyneczek. Miałbym już co prawda 11, ale jedna z nich była nieolimpijska, więc ją sobie otwarłem tak, o i nic ciekawego mi z niej nie poleciało, więc... więc tyle. Dobra. Okej, bierzmy się w końcu za otwieranie tych skrzyneczek. Długo dość czekałem, żeby je uzbierać, jeszcze tylko słuchawki, żebym słyszał voice lane'y ewentualne. I dobra, bierzemy się za pierwszą skrzyneczkę. Co nam poleciało? Spray do Junkrata. Voice lane dla Bastiona. Okej. Weźmy go. Mamy duplikat. Highlight intro, Symmetro, proszę. Okej, nie mam żadnego highlight intro do Symmetry. Tak mi się przynajmniej wydaje, a na pewno nie lepsze od tego. Z tym, że nią ciężko jest raczej o zagranie meczu. No chyba, że się władują nam w kamerki dość ładnie. Ale dobra, liczę na przynajmniej jeden jakiś olimpijski drop. Najlepiej złoty oczywiście. No dobra, mam jeden olimpijski drop. Jest całkiem spoko, więc wezmę go. Ale liczę oczywiście na coś jednak bardziej wartościowego. I've given it a 10. Okej, weźmy to. Duplikat dla Bastiona. Kolejny głos dla Bastiona. Sporo poleciało nam tych voice line'ów do Bastiona. Już 3, w tym jeden duplikat. Dobra, kolejna skrzyneczka i... dalej bez żadnego lepszego dropu. 495 golda mam w tym momencie. Duplikat. Spray dla Soldiera, który jest naprawdę spoko, biorę go. Gold. Gold zawsze miło widziany. I spray dla Lucia. Dobra, no to kolejny lootbox. Olimpijskie skiny można wylosować tylko z tych skrzynek, więc mam nadzieję, że poleci mi chociaż jakiś jeden fajny. Okej, player icon dla Anny chyba. I to olimpijski. Voice lane dla niej. Okej, możemy go sobie wziąć, myślę. Spray dla Zeniaty. Akurat spray dla Zeniaty mam lepszy. Skin dla Divy również mam lepszy. Dobra, szósta skrzynka. Nie, piąta, przepraszam. Proszę, Torbjörn olimpijski. A więc mamy reprezentację w Szwecji. Na olimpiadzie. No to super. Mam chyba legendarny skin dla Torbjörna, ale dobra, weźmy sobie. Wygląda, jak to określił Jada Kill, jak chodząca reklama Ikei. No, tak, trochę tak wygląda Torbjörn. Ale okej. Player icon Hanzo jest całkiem spoko, może nawet sobie wymienię. Spray dla Junkrata, który jest dodatkowo duplikatem, i spray dla Winstona, nie, dla Tracer. No okej. Fioletowy drop i jest to gold. Akurat wolałbym dzisiaj jakieś olimpijskie skórki, naprawdę. Ale dobra, nie będziemy narzekać, jest 150 golda. Player icon dla Zeniaty. Jestem ciekawy, czy kiedyś będą możliwe te, na przykład na przyszłej olimpiadzie, do kupienia te skórki z obecnej olimpiady, bo... no jest coraz mniej rzeczy za golda, które chciałbym kupić. Jeszcze parę skinów się znajdzie. Ale generalnie robi się tego coraz mniej. Dobra, zostały nam 4 lootboxy. Dalej nie mamy złotego dropu. 2 fioletowe teraz, o proszę. Highlight intro dla Tracer. Akurat dla Tracer wolałbym... jest spoko naprawdę to highlight intro. Jeszcze raz. Okej, jest naprawdę niezłe, biorę je. Wolałbym oczywiście skin jakiś dla Tracer, no bo ona ma 2 złote skiny w tej olimpiadzie, więc... to by było coś. Okej, dla Winstona też fajne highlight intro. Spray dla Torbjörna, olimpijski. To jest chyba piłka wodna. Waterpool, dokładnie. Waterpool. I spray dla Reapera, który jest duplikatem. Okej, kolejny lootbox. Co tym razem? Nie ma dalej złotego dropu. W poprzednim poleciały 2 fioletowe, więc opening myślę, że i tak nie jest taki znowu całkiem zły.
No, dobry też, ale jest taki średni, bym powiedział. Victory Pose dla Mercy, który jest duplikatem Voice Lane. Smells like victory. Smells like victory. Całkiem spoko. Spray dla Hanzo. Bierzemy, jest olimpijski, więc czemu nie? I słoik Soldiera. Spray. Zostały dwa lootboxy. No i dalej brak złotego dropu. Flaga Grecji. Nie wiem, czy chcę używać flagi Grecji, ale okej. Okay, fajnie, że ją mamy. Spray dla Junkrata. Duplikat Victory Pose dla Zarii. I spray dla Mercy. Okej, okay, ostatni lootbox. No nie było żadnego złotego skina, może tym razem. Zobaczmy. No nie tym razem jednak. Ale dobra, mamy jeden skin, mamy trochę tych sprayów i voice lane'ów olimpijskich, mamy też jedno naprawdę zarąbiste highlight intro dla Tracer, więc myślę, że tragedii nie ma. No, oczywiście jest ten niedosyt, bo nie mamy złotego skina, no ale nic. Może poczekamy po prostu i doczekamy się tego złotego skina. To jest spoko, voice lane, ale jeszcze lepszy jest chyba ten z kawalerią. Dobra, duplikat skin i spray dla Fary. Mam w tej chwili 710 golda, więc na skin za 1000 za mało, a jest jeszcze parę tych skinków, które będę chciał sobie kupić. Jeszcze w zasadzie dwie sobie upatrzyłem. Takie, które bardzo chcę mieć. Jeden dla Widowmaker, chociaż nie gram nią teraz, bo po nerfach jest no, sporo słabsza, ale dalej jest fajną postacią. I drugi skin to jest dla Hanzo, który jest w tym momencie według mnie chyba najbardziej topowym snajperem. Ale dobra, to tyle jeśli chodzi o ten opening. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, które publikuję, no to zasubskrybujcie kanał i tyle. Dzięki, że wpadliście. Cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.